Deszcz czy słońce, miło znów zobaczyć się. Już od świtu on się śmieje. Z przyjaciółmi spędza każdą chwilę, z nimi bawi się, śpiewa wciąż i gra. Deszcz czy słońce, zostań z nami. Deszcz czy słońce, miejsce mamy. Witaj, Franklin. Test z angielskiego. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki. Świetnie pływał i dostał za to w nagrodę niebieską wstążeczkę. Zdobył też puchar za grę w piłkę nożną. Ale pewnego dnia Franklin dostał coś, co mu się nie należało. Daisy, window, chair, pencil. Bardzo ładnie. No dobrze, widzę, że znacie już te słówka. Teraz sprawdzę, czy umiecie je pisać. Kto z was chce być pierwszy? Ja chcę. Proszę, Misiu. Przekonajmy się, jak ci idzie. No, powiedz mi, jak jest po angielsku stokrotka. Daisy. Mogę spojrzeć na tablicę? Ej, Misiu. Pisz bez podglądania, nie ściągaj. Nie mogę. Poczekaj, Misiu. Przypomnij sobie to słówko i przeliteruj. Trochę ci pomogę. Następna litera to I. I? Ach, tak. Już wiem. Daisy. Napisałeś prawidłowo. Siadaj, Misiu. A teraz kto następny? Bardzo dobrze, gąsko. Widzę, że nikt już nie robi błędów. W takim razie zrobię wam test. W czwartek przekonamy się, czy zapamiętaliście angielskie słówka. A dla tego, kto napisze sprawdzian bez błędów, mam coś wyjątkowego. Ojej, jakie ładne. W nagrodę dostanie długopis. Przepraszam, pani Sowo, skoro ja znam poprawną pisownię tych wyrazów, to czy mogę dostać go teraz? Chciałbym napisać nim sprawdzian. Niestety, mój Bobrze, najpierw musisz napisać test. Jestem pewna, że wszyscy pilnie się uczyli i że sprawdzian wypadnie bardzo dobrze. Kwiatek to po angielsku jest flower. A okno to jest window. 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 Myślę, że jesteś dobrze przygotowany do jutrzejszego testu. Tak, razem z misiem pracowaliśmy bardzo ciężko. To musi być wspaniały długopis, skoro zadajesz sobie tyle trudu. Tak, to prawda. Jak napiszę test bez błędu, dostanę nagrodę. Ale wydaje mi się, że w jednym słówku zrobiłeś mały błąd. Gdzie? Pokaż mi, w którym. W tym, synku. Ołówek to po angielsku pencil, ale pisze się przez C. To tylko jeden błąd. Nie martw się tak. Nie mogę zrobić ani jednego błędu. Muszę mieć ten długopis. Ważne jest, żebyś umiał poprawnie pisać. Nie, tato. Najważniejsze to nie zrobić żadnego błędu w teście. Pencil to znaczy ołówek. Zapamiętałeś? Sapciu. Ja tak. Dobrze, nie pomyliłem się ani razu. Jutro napiszę tak na sprawdzianie. A jeśli się pomylę? A jeżeli zapomnę? Pencil to jest po angielsku ołówek. Nie zapomniałem, wszystko umiem. Mam pomysł. Włożę kartkę do czapki, na szczęście.
Kuchnia to kitchen. Kitchen. A teraz ostatnie słówko w naszym sprawdzianie. Pencil, to znaczy ołówek. Jeśli skończyliście, to nie zapomnijcie podpisać kartki. To było łatwe. Bardzo. Wszystko dobrze napisałem. Tak, ja też. Dobrze, dobrze. To też i to. To ostatnie słówko. Świetnie! Ani jednego błędu! Hurra! Gratuluję ci! A oto długopis. Zasłużyłeś. Udało mi się. Dostałem długopis. Ładnie się spisałeś, Franklinie. Teraz trzymaj kciuki za mnie. Oczywiście. Sprawdzę twój test, misiu. Table, clock, desk, school, kitchen. Niestety, w ostatnim wyrazie jest błąd. Ale dostaniesz coś ode mnie za dobre chęci. Naprawdę? Co? Kosmiczną nalepkę. O, świetna. Byłem blisko wygrania długopisu. Zrobiłem tylko jeden mały błąd. Pamiętasz jaki? W słówku pencil. O... To trudny wyraz. Już nigdy nie zrobię tego błędu. To więcej niż pewne. Co się stało? Tak bardzo się starałeś. Weź ten długopis. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Proszę, weź go, misiu. Dziękuję. Ale to jest twój długopis. Nie wezmę go. Ale nie martw się o mnie, Franklinie. Dostanę następnym razem. Chodźmy, pobawimy się trochę. Oj, przestań. Pencil? Włożyłem to pod czapkę, na szczęście. A czy ściągałeś z tego na teście? Zerknąłem tylko jeden, jedyny raz. Ale tak nie wolno, Franklinie. To oszustwo. Witaj, synku. Cześć, mały. Cześć. I co? Jak ci poszło? A co? Twój test. Ten, do którego uczyłeś się przez ostatnie 3 dni. O, dobrze. Pani Sowa powiedziała, że dobrze. Ale teraz muszę jeszcze coś zrobić. Zdaje się, że test nie wypadł tak dobrze, jak się spodziewał. I mnie się też tak zdaje. A wiesz, jak mu zależało na tym długopisie? Może czas przypomnieć Franklinowi, że powinien uczyć się dla siebie, nie dla długopisu. Pójdę z tobą. Franklinie, nic ci nie jest? Nie smuć się, że nie napisałeś wszystkiego poprawnie. Widzieliśmy, jak się starałeś. Ja napisałem wszystko poprawnie. O, to bardzo dobrze. Więc dostałeś ten długopis? Tak. Och, nie trzymaj nas w niepewności. Pokaż go nam. To ten. Dlaczego wyrzuciłeś go do kosza? Czy chciałbyś z nami o czymś porozmawiać? Nie zrobiłem ani jednego błędu, bo ściągałem. Z tego. O, w takim razie nie należy ci się ta nagroda. Nie. Miś ma rację. Nie zdobyłem długopisu uczciwie. Oszukiwałem. Co mam zrobić? Musisz się nad tym zastanowić, ale wierzę, że w głębi serca wiesz, jak masz postąpić. Dzień dobry, Franklinie. Dzień dobry. Ja...
Chciałbym pani coś oddać. Położę to na biurku. Zaczekaj, Franklinie. Dlaczego zwracasz mi długopis? Miałem kartkę z poprawnie napisanym słowem i podczas testu ściągałem. Rozumiem. Wiem, że nie wolno tak robić, ale bardzo chciałem dostać ten długopis w nagrodę. Jednak uważam, że muszę go zwrócić. Czasami za dużo myśli się o nagrodzie, a za mało o tym, jak na nią zasłużyć. Więcej myślałem o tym długopisie niż o nauce pisania. No właśnie. Wiem, co zrobię. Schowam go tu na jakiś czas. Wkrótce na pewno uda ci się go zdobyć. Dziękuję, pani Sowo. Postaram się zdobyć go uczciwie. Jestem tego pewna. Franklin i kaczuszka. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki. Troszczył się o swojego pieska z gałganków i o złotko, swoją złotą rybkę. A któregoś dnia zaopiekował się kimś, kto wymagał od niego szczególnej uwagi. Chodź tu, misiu. Woda nie jest taka zimna, jak już się wejdzie. Tak, wiem. Najtrudniej jest się pierwszy raz zanurzyć. Ścigajmy się do pieńka. Do startu gotowi? Czekaj, jeszcze nie jestem gotowy. Gotowi? Nie chcę się ścigać, Franklinie. Wcale! Franklinie! Wygrałem! Słyszałeś to? Kaczuszka, patrz, przypłynęła do nas. Cześć, mała. Czy to twoja zatoczka? Powiedz coś. Ciekawe, o co jej chodzi. Myśli, że jesteś jej mamą. Tak uważasz? Spróbuj odpłynąć. Zobaczymy, co zrobi. Jesteś bardzo ładna. Robi mi się zimno, Franklinie. Wyjdźmy z wody. A co zrobimy z kaczuszką? Może ją zabierzemy? To wcale nie jest dobry pomysł. Dlaczego nie? Bo jej domem jest ten staw. No to gdzie są jej rodzice? Nie widzę tu żadnych dużych kaczek, a ty? Ja też nie, ale... Nie możemy zostawić tego maleństwa na pastwę losu. Też myślę, że nie, ale... Więc musimy zabrać ją ze sobą. Nie możemy postąpić inaczej. Moglibyśmy opiekować się nią na zmianę. W tym tygodniu będzie u mnie w domu, a w następnym może być u ciebie. Nie wydaje mi się, żeby rodzice na to pozwolili. I twoi też się nie zgodzą, Franklinie. Dlaczego? A pamiętasz, jak twoja mama znalazła żaby w wannie? O, tak. Powiedziała, że żaby powinny mieszkać w stawie, a nie w domu w wannie. I kazała mi je odnieść z powrotem. O tej kaczuszce nikomu nie powiem. A gdzie ją ukryjesz? Chyba w swojej sypialni. I dobrze zamknę drzwi. Muszę już iść na obiad. Nie zapomnij, że dziś jest mecz. Tak, pamiętam. Do zobaczenia, Franklinie. Cześć. Witaj, synku. Czy przyjemnie ci się pływało? Pływało? A, tak, pływanie. Było fajnie. Skoro już jesteś, to może razem dokończymy sprzątanie? O, nie. Sam to zrobię. Nie musisz mi pomagać. O, no dobrze, synku. Brawo, Franklinie. Tylko nie wrzucaj zabawek do szafki. Dobrze, nie będę. Świetnie, pójdę do ogrodu. Mało brakowało. Musisz zachowywać się bardzo cicho. To mój przyjaciel Sapcio. Poznaj się z nim, a ja przygotuję gniazdko.
To będzie dobre. No i jak podoba ci się? Robisz za dużo hałasu, kaczuszko. A, już wiem, jesteś głodna, prawda? Nie ruszaj się stąd, zaraz wracam. Kaczuszce będą smakowały płatki z mlekiem. Nie ma takiego jedzenia nad stawem. Dlaczego jesz coś przed obiadem, Franklinie? Poczułem, że jestem strasznie głodny, tato. No to zmykaj. Ja nic nie widziałem. Dziękuję. Byłem bardzo... to znaczy... może trochę płatków? Hej, jak się tu znalazłaś? Twój... ojej... chyba w coś wdepnąłem. Proszę, teraz może coś zjesz, a ja na wszelki wypadek rozłożę gazety na podłodze. Głośno. Rety, takie to małe, a robi aż tyle hałasu. I tyle bałaganu. Dlaczego nie chodzisz po gazetach? Dlaczego musisz być właśnie tu? Franklinie, obiad na stole. Już idę. Posłuchaj, skoro się tobą opiekuję, powinnaś mi w tym trochę pomóc. Zgoda? Przede wszystkim masz być cicho. I nie wchodzić do miseczki. Od kiedy małe kaczki już nie potrzebują opieki? Najpierw muszą im wyrosnąć piórka i skrzydełka, a potem muszą nauczyć się latać. I jesienią odlatują stąd na południe. Masz rację. A czemu nagle zacząłeś interesować się kaczkami? Bo są takie ładne. Prawda, mamo? Tak, to prawda. Pewnie. Byłbym zapomniał. Muszę już iść na mecz. Biegnę się przygotować. Wygląda na to, że nie możesz mieszkać w moim pokoju. Za bardzo tu psocisz, moja kaczuszko. Jesteś pewien, że miałeś tę gazetę? Tak, oczywiście. Rozwiązywałem w niej krzyżówkę. Papa, mamo! Nie chcę się spóźnić na mecz piłki nożnej. Do zobaczenia. Papa! Wychodzę! Jesteś nienasycona. Chcesz, żebym znowu cię polewał? Konewka już pusta. Trzeba się tobą cały czas zajmować. Zdaje się, że przez ciebie nie pogram w piłkę tego lata. Ani w nic innego. O, witaj, misiu. Witam. Przyszedłem przypomnieć Franklinowi, że jest mecz i że wszyscy na niego czekają. To dziwne. Wyszedł już pół godziny temu. Tak, i bardzo się spieszył, bo nie chciał się spóźnić. Ciekawe, gdzie teraz jest. Wiesz, jaki Franklin bywa roztargniony. Najpierw poszukajmy go w pobliżu domu, potem u kolegów. Franklin! 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 Hej, tu leży jego kostium! Cześć, misiu. O, tu jesteś, cały i zdrowy. Co ty tu robisz, synku? Właśnie, dlaczego nie przyszedłeś na mecz? To jest powód. Myślałem, że opiekowanie się małą kaczuszką będzie bardzo zabawne, ale okazało się, że to ciężka praca. A jej rodzice, Franklinie, na pewno jej szukają. Tak,
i martwią się, że jej nie ma. Ale ona nie ma rodziców, dlatego Franklin wziął ją do domu. Wiem, że chciał pomóc kaczuszce, to bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że maleństwo po prostu odpłynęło zbyt daleko od rodziców, zwiedzając okolice. Tak, ona bardzo lubi pływanie i wędrówki. Trzeba zanieść ją nad staw. Pomożesz mi znaleźć jej rodziców? Postaram się. Dzięki, tato. Tam są jakieś kaczki. I małe kaczuszki też. To pewnie rodzina, której szukamy. Tak, to jej rodzina. Do widzenia, kaczuszko. Patrz, ona płynie w ich stronę. Rodzice ucieszyli się z jej powrotu. Wiem dobrze, jak się teraz czują. Są tam, nad stawem. Chodźcie, chcecie z nami grać w piłkę, czy nie? Oczywiście, że tak. Chodźmy, misiu. Wszystko szczęśliwie się skończyło. Tak, i każdy jest tam, gdzie jego miejsce.